Chciałem się opowiedzieć o tym, czym się różnią głośniki szerokopasmowe, no bo tyle o nich opowiadamy, tyle mamy produktów, a w zasadzie nigdy nie powiedziałem wam o podstawowych różnicach między nimi. Dzisiaj chciałem się skupić na dwóch istotnych, które mają wpływ na to, jak te głośniki szerokopasmowe funkcjonują mamy tutaj naszą gamę kolumn z szerokopasmowcami dwa aspekty, które chciałem poruszyć to jest średnica oraz wizer, czyli tubka, która odtwarza wysokie częstotliwości tu mamy allegre, gdzie jest zainstalowany typowy ośmiocalowy Przetwornik szerokopasmowy, produkowany w tym przypadku przez firmę EMS Electromagnet Speaker, rodzina Fertin we Francji. Lata doświadczenia w tym zakresie. To jest typowy szerokopasmowiec z wizerem, stópką, z która odpowiada za przetwarzanie wysokich częstotliwości. Obok mamy kolejnego klasyka. To jest również 8 cali, 8 cali to jest taka najbardziej uniwersalna średnica dla głośników szerokopasmowych od dawna się utarło były najszerzej stosowane. I ze względu na to, że to jest uniwersalnie, jeden z lepszych kompromisów między średnicą głośnika a jego możliwościami przetwarzania częstotliwości w zakresie zarówno. Niskich, średnich, jak i wysokich. Tutaj z kolei mamy szerokopasmowca marki Slipchowox, również 8 cali, 21 cm. Klasyczna konstrukcja. Pasmo przenoszenia do blisko 10 kHz, w związku z tym, wszystko, co się dzieje, kluczowego, w tym, co słyszymy, idzie z szerokiego pasma. Głośnik wysokotonowy jest tutaj zainstalowany po to, żeby wysokie częstotliwości pociągnąć w górę. Dodam tylko, że zazwyczaj w konstrukcjach wielodrożnych głośniki wysokotonowe przejmują zarządzanie częstotliwościami w okolicach 3-2 kHz i tam to już jest, łączenie tych częstotliwości jest o wiele bardziej wymagające i skomplikowane. W przypadku, gdy gramy na głośniku szerokopasmowym to, tak jak w tym przypadku, do 10 kHz yy, szerokopasmowiec przenosi. Czyli kolejny przy, yy, przykład, yy, klasyka yy, 8-calowego. Yy, yy, kolejny głośnik 7 cali, bez wizera. Yy, zmniejszamy yy, średnicę. Yy, jeszcze kolejny przypadek, tak jak w naszym ogim. Mamy 4-calowy przetwornik szerokopasmowy, również bez Wizera. No, i tu jest przeciwieństwo całkowite, czyli mamy 12 cali szerokopasmowca. Oczywiście musi być Wizer, czyli tubka, żeby przetwarzać wysokie częstotliwości. No, tak, to mamy różne średnice, ale co z tego wynika? Pierwsza rzecz jest taka: im większa średnica, tym membrana wolniej pracuje, więcej potrzeba siły, więcej energii, żeby ją wprawić w ruch, co się przekłada na to, że jest nieco mniej szczegółowy dźwięk. Mam nieco mniejszą szybkość, co, na mikro, co się przekłada na, mikro, na mikroszczegółowość. Zatem idąc w drugą stronę, im mniejszy przetwornik, tym jest lepszy w oddawaniu i w przetwarzaniu wysokich częstotliwości. Jeżeli teraz do tego dodamy wizer, czyli tubkę, czyli drugą membranę, no to problem zaczyna nam się nawarstwiać, bo jeżeli dołożymy tubkę, w tym momencie jeszcze nam wzrasta waga membrany. Przy dużych średnicach, a 8 cali czy 12 cali, no to już jest obowiązkowa sytuacja, w której tubkę należy dołożyć, żeby głośnik faktycznie był głośnikiem szerokopasmowym, żeby żebyśmy mogli z jednego głośnika swobodnie słuchać muzyki. Co robi tubka? tubka przetwarza te wysokie częstotliwości. W jaki sposób to przetwarza też zależy od tego, z jakiego materiału jest wykonana, jaki ma kształt, wszystkie te elementy mają wpływ na to, co słyszymy. Co więcej, tubki mogą wprowadzać dodatkowe zniekształcenia, w związku z tym muszą być bardzo dobrze zaprojektowane, bardzo dobrze zintegrowane z, z membraną, żeby ten dźwięk był naprawdę fajny, przyjemny i żeby nas nie, nie raził. Zatem yy, yy, mamy jak zawsze jakiś kompromis do, yy, do wybrania, bo możemy mieć większą średnicę yy, głośnika. Yy, to nam daje lepsze, głębsze zadęcie, więcej a mięcha w, w dźwięku, yy, jeśli chodzi o dolną średnicę czy, czy bas. Yy, yy, natomiast troszkę tracimy na tych yy, mikroszczegółach. Yy, z drugiej strony. Gdy pójdziemy w, w membranę, która nie ma nie ma withera, nie ma tubki jest szansa na to jeżeli jest głośnik dobrze skonstruowany że dźwięk będzie bardzo naturalny i będzie nieco mniej zniekształceń niż w przypadku gdy mamy Wizer. i taką sytuację mamy w przypadku naszego tutaj LB7 w forlanie czy w przypadku ogiego gdzie mamy głośnik LB5 Super szybki, super leciutka membrana. Nie ma wizera zarówno w Forlanie, jak i w Ogim W związku z tym te zniekształcenia są małe i powoduje to, że ten dźwięk jest odbierany bardzo naturalnie. Z drugiej z kolei strony, czy w klasycznym LB8, czy 8-calowym, czy w 12-calowym wigo. I jest większa średnica membrany, mamy lepsze zejście w dół. Natomiast wysokie częstotliwości już są przetwarzane przez stópkę i ma to słyszalny inny charakter, jeśli chodzi o, o, o to, jak te, jak te wysokie częstotliwości są odbierane. Kolejną rzeczą, jeszcze o której warto wspomnieć, ponieważ o to często pytacie, jest to po co, po co są te elementy tutaj w środku głośnika to jest dyfuzor. Jego zadaniem jest rozproszenie wysokich częstotliwości, zmiana ich kierunku, żeby dźwięk, który się wydobywa z centrum głośnika nie był zbyt agresywny. Znowu rodzaj tych dyfuzorów, ich kształt, materiał z jakiego są wykonane ma znaczenie na to jak dźwięk jest Przetwarzany. W szczególności kształt jest super istotny. On musi w jakiś sposób odpowiadać temu, jakiem, jakiego kształtu jest membrana, jaki ma profil. W związku z tym jest to dość, dość istotne, w zasadzie kluczowe, i te dyfuzory występują zazwyczaj w trzech podstawowych kształtach. To jest kształt stożkowy. Ostrołkowy, chyba najbardziej popularny, no i taki jak mamy w naszej Forlanie, czy w Vigo, to jest kształt grzybka. On chyba ma największy wpływ. Ten kształt generalnie najbardziej modyfikuje to w jaki sposób dźwięk ze środka głośnika się propaguje w pomieszczeniu. Także tyle, jeśli chodzi o podstawowe elementy związane z tym, czym się różnią. Głośniki szerokopasmowe, które stosujemy w naszych kolumnach. Do następnej razy!